Witam serdecznie, Michał Miłowski. Mamy dzisiaj 23 lutego, temperaturę plus 6 stopni i zapraszam Was na film. Zabiorę Was w bardzo, bardzo ważne miejsce w Poznaniu. Opowiem Wam trochę o bakefittingu, który z Rondlem zrobiliśmy parę dni temu oraz zjemy bardzo ciekawe danie. Zapraszam na film. Okej, okay, tak jak wspomniałem, chciałem Wam opowiedzieć o bikefittingu, które zrobiłem. I pierwszy, po co zrobiłem ten bikefitting, skoro przejechałem 2000 km i wydawało mi się, że w sumie wszystko niby jest dobrze, ale tak do końca nie miałem pewności. Skłoniło mnie jeszcze do tego fakt, że po dłuższych trasach zacząłem czuć bardzo duży ból w lędźwiach. Co prawda on mijał po paru godzinach, no ale był odczuwalny. A druga sprawa jest taka, że postanowiłem wystartować Vanoga 2023 w tej trasie długiej, nie w Vanożce, tylko w Vanodze, po Kaszubach 600 km. Dlatego wolałem mieć pewność, czy ja aby wszystko mam tutaj dobrze poustawiane. I słuchajcie, z czystym sercem muszę Wam polecić jednego gościa. I nie jest to materiał sponsorowany, on mi za to nic nie zapłacił, po prostu jestem zadowolony, więc chcę Wam polecić i mam nadzieję, że Wy też będziecie zadowoleni. A Kuba tak bardzo rzetelnie, jak podszedł do mnie, to podejdzie również do Was, bo to wszystko polega na dokładności i rzetelności osoby, która wykonuje ten bike fitting. Taka jest moja ocena i ja tutaj wyszłem bardzo zadowolony, ponieważ kiedyś już robiłem bike fitting swojej szosy, jak zaczynałem zabawę z triatlonem. I robiłem ten bike fitting u pana Rybczyńskiego w sklepie na Termach Maltańskich i nie do końca byłem zadowolony z tego bike fittingu, ponieważ trwał w mojej ocenie za krótko, bo byłem tam 2 godziny i tak wydaje mi się, że to było trochę zrobione po łebkach. Natomiast na ich usprawiedliwienie jest fakt, że ten bike fitting został tak zrobiony, że ja nigdy nie miałem żadnych dolegliwości, żadnych bólów, a przejechałem parę tysięcy na tej kolarzówce i zrobiłem parę triatlonów, ćwiartek, zrobiłem 2 połówki Ironmana, no i szykowałem się na pełnego, ale niestety to się nie udało. Dlatego nie pozwoliłem tego roweru nigdy ruszać, nawet o milimetr przestawiać czegokolwiek, a miałem tam wymienione wtedy siodełko, dostałem wkładki do butów i chyba bodajże mostek mi wymienili. Także nie jest tak, że tutaj chcę ich skejtować. Było to też parę lat temu. Nie wiem, kto robił mi dokładnie ten bike fitting. Możliwe i mam nadzieję, że wygląda to trochę inaczej. Niemniej jednak rzuciłem wici na Facebooku na grupie Gravelowe Poznań, którą też polecam. I koledzy, koleżanki podpowiedzieli mi parę miejscówek, gdzie można zrobić w Poznaniu dobrze bike fitting. Lecz zbiegło się to z tym, że Zielony F16 wrzucił film właśnie o bike fittingu. I postanowiłem zadzwonić do Kuby, u którego on robił bikefitting. I muszę Wam powiedzieć, że ja jestem osobiście bardzo zadowolony. Polecam Kubę i jego usługi. Znajdziecie na www.kręcisie.bike. Tak, nie ma dalej żadnego PL ani com. www.kręcisie.bike. Kuba, nie mam nic nagrane z tego, ponieważ Kuba nie czuje się ekspertem. I ja sobie tak myślę, że nie trzeba się czuć ekspertem albo być ekspertem, żeby robić swoją robotę dobrze i fachowo i dokładnie. No i tak też było u Kuby. I dlaczego tak uważam? Ponieważ po pierwsze byłem tam ponad 5 godzin i to nie, i cały czas przez te 5 godzin pracowaliśmy nad ustawieniem mojego roweru. A teraz Wam opowiem, jak to wszystko wyglądało. Po pierwsze Kuba zrobił ze mną dokładny wywiad. Obejrzał rower, dopytał się, co robiłem, co mam zamiar robić z tym rowerem, co mam zamiar robić przede wszystkim w tym sezonie na rowerze. Także wiedział oczywiście, jaki mam bieg. I kolejną sprawą było po tym wywiadzie, który ze mną przeprowadził, określenie właśnie moich potrzeb też w stosunku do tego roweru. No i tak już jedno z drugim się łączy. Kolejną sprawą było
że Kuba dokładnie przebadał mnie, można powiedzieć. Czyli jakby sprawdził, jakie ja mam możliwości, jak jestem rozciągnięty, jaką pozycję powinienem mieć na rowerze, czy bardziej wygodną, czy bardziej sportową. To wszystko zależy od tego, co wy chcecie robić na tym rowerze i jaki to jest rower. Także to sobie też zdaję z tego sprawę, że nie ma jednej recepty, jednej odpowiedzi. Widziałem, że się podpierał taką bardzo fajną, fachową książką, przeszedł jakieś szkolenia i tam właśnie wskazywał, jakie mam ja problemy, gdzie powinienem bardziej się rozciągnąć, nad czym popracować, żeby powiedzmy ta jazda długodystansowa była dla mnie bardziej komfortowa. Także po ustaleniu tych dwóch rzeczy przeszliśmy dopiero, rower został wstawiony na trenażer i Kuba cały rower wymierzył. Oczywiście ja też jeszcze byłem cały wymierzony, czyli przekrok, no wszystkie wymiary moje te istotne do roweru Kuba pobrał wymiary z roweru i wtedy już widział, w których miejscach, gdzie znajduje się jakby problem. Po drugie ustawił mi przede wszystkim bloki w butach, bo miałem to całkowicie zrypane. Wydawało mi się, że nie jest to jakby wielce istotne. I w jednych i w drugich butach letnich, zimowych zostały mi te bloki ustawione. Także nie czuję jeszcze na razie różnicy, ale mam nadzieję, że w międzyczasie ta różnica się pojawi. No i największy problem, jaki ja miałem tutaj z tym rowerem, to było siodełko. Miałem całkowicie za nisko to siodełko, był sprawdzony kąt, tutaj rozwarcia moich nóg w dolnym położeniu i miałem to siodełko całkowicie za nisko, za bardzo podniesiony czubek do góry i było za blisko kierownicy. To zostało skorygowane i co jeszcze chciałem wam powiedzieć? No jak spojrzycie na mój rower, nie zostało w rowerze nic wymienione, ale jednak jedna rzecz musi być wymieniona. Przez to, że musieliśmy przesunąć mnie centymetr praktycznie do tyłu, musimy teraz skrócić mostek. I mostek musi być zmieniony z 9-centymetrowego na 8-centymetrowy. I też Kuba stwierdził, że musi być podniesiony o centymetr do góry, czyli muszę mieć mostek 80 z kątem 17. I to jest jakiś wydatek rzędu 100 zł. Od razu wam powiem, u Kuby nic nie kupicie, bo Kuba nie ma sklepu rowerowego. Korzysta z salki takiej w Zaniemyślu. No to jest taka salka rehabilitacyjna i tam przywozi cały swój sprzęt, a ma tego sporo do przeróżnych rzeczy, jakieś kątomierze, lasery, jest tego mnóstwo całe. To badanie dlatego tyle trwa, prawie 6 godzin. Także Kuba to wszystko poustawiał. Mam poustawiane buty. Jedyne co Kuba mi sprzedał, to są wkładki do butów z Peca. I tutaj nie mam w tych butach zimowych, ale już jak jechałem na tym trenażerze i Kuba wszystko sprawdzał moją pozycję na rowerze, to już czułem faktycznie, że mam podparcie lepsze i myślę, że te wkładki się sprawdzą i będę z nich zadowolony. No i tak jak wspomniałem, u Kuby nic nie kupicie, Kuba nic nie sprzedaje, Kuba nic nie wciska, ponieważ Kuba nie ma sklepu i nie jest w jego interesie i w celu jego to, żeby wam dopychać jakiekolwiek elementy, żeby dodatkowo sobie zarobić. Jeżeli macie jakieś mostki czy inne rzeczy, to warto do Kuby to zabrać, bo on wam po prostu to wszystko, jeżeli uzna, że to będzie lepsze, to wam powymienia albo sprawdzi, zmieni wam mostek i sprawdzi waszą pozycję i powie, czy na tym mostku będzie wam wygodniej, czy nie. Tak samo z siodełkiem. No naprawdę facet się zna, jest przeszkolony, także mogę go z czystym sercem polecić. Cena nie jest wyregulowana. Ja nie będę mówił, jaka to jest cena, bo ta cena może się zmienić na mniejszą, wyższą i nie chcę tu nikogo ani zachęcać, ani zrażać. Warto do Kuby zadzwonić i po prostu się dowiedzieć. Wrzucę wam też link do niego oczywiście w opisie filmu, a ja dalej, żeby wam pokazać. Jeżeli macie co do tego jakieś pytania, to chętnie piszcie do mnie, to też postaram wam się odpowiedzieć. Zdjęcie mam jedno, tylko z tego bike fittingu. Tak jak mówiłem, Kuba nie chciał się pokazywać, nie chciał się wypowiadać, ponieważ mówił, że właśnie nie czuje się ekspertem, ale ja też nie jestem jakimś turbo zawodowcem, a jestem zwykłym amatorem, więc ja nie potrzebuję chyba najlepszych ekspertów w kraju, żeby ustawili mi gravela do przejechania 600 km, także to też warto się nad tym zastanowić. Dobra, lecimy dalej do Poznania, w to miejsce, które wam obiecałem, że wam bardzo, bardzo chcę pokazać, bo jest bardzo ważne dla miasta Poznania. A słuchajcie, dodam jeszcze taką ciekawostkę, że Kuba również jeździ na gravelu, między innymi przejechał
PGR, tak, dobrze chyba mówię, ten gravelowy wyścig z tym podjazdem 10 tysięcy metrów, więc pełen szacun dla niego. I co chciałem jeszcze powiedzieć, że na zaznaczenie zasługuje fakt, że z Kubą był od samego początku, od pierwszej naszej rozmowy był niesamowity kontakt. Ustaliliśmy dość szybko termin tego bike fittingu, bo chyba, nie wiem, czekałem niecały tydzień. Także albo mi się fartło, albo nie. Ale druga sprawa jest jeszcze taka, że dostałem od razu po naszej rozmowie i po umówieniu się na termin, dostałem od Kuby maila, w którym było wszystko obszernie opisane, jak mam przygotować się rower i wszystko, miejsce spotkania. Także wszelkie informacje, jakiekolwiek pytania bym chciał zadać, były zawarte w tym mailu. Także to było też fajne. Oczywiście jeszcze przypomniał mi się dzień wcześniej, potwierdził, czy na pewno pamiętam i czy wszystko jest aktualne co do naszego spotkania. To też jest miłe. No i na końcu dostałem zapewnienie, że jak wymienię ten mostek, to mogę bezpłatnie do Kuby przyjechać i albo mi nawet pomoże wymienić ten mostek, ale na pewno będę mógł u niego sobie sprawdzić, czy po wymianie tego mostka moja pozycja jest prawidłowa. A dzisiaj, zgodnie z jego zaleceniem też, aby przyzwyczaić ciało i w ogóle całego siebie do nowej pozycji na rowerze, zalecił mi, żebym wykonał dwa przejazdy po godzinę, półtora godziny. Więc zgodnie z tym zaleceniem właśnie dzisiaj na taką krótką przejażdżkę Was zabieram i po dwóch godzinach mam zamiar jazdy wrócić do domu. Co tu się dzieje? Zobaczcie tą temperaturę. 9,4 stopnia. No lecimy. Kto zgadnie, gdzie jadę, wpiszcie w komentarzu, gdzie jest to bardzo ważne miejsce dla Poznania. O czym ja mówię? No i słuchajcie, dojechaliśmy na Wartostradę, która przez ostatnie lata została wyremontowana tutaj u góry, bo tu był co prawda asfalt, ale został położony całkowicie nowy, tamten stary był dziurawy, ale też tutaj widzę, że bodajże dzięki środkom unijnym zostało wyremontowane nabrzeże na takim dosyć sporym odcinku. Teraz Wam pokażę. No, ale jest bardzo wysoki stan warty. Ja nie pamiętam tak wysokiego stanu warty. I co prawda nie widać tego, co tu zostało zrobione, ale wierzcie mi, że całe to nabrzeże zostało tutaj na nowo wybetonowane, zabezpieczone. A, tu nawet widać gabiony takie. Widzicie te siatki, te druty? Tak, one tutaj stabilizują to całe podłoże i to robili przez ostatnie 2 albo 3 lata. Ale jest no nie pamiętam, autentycznie nie pamiętam, kiedy był tak wysoki stan wody w warcie, a wydaje się, że nie było deszczy. No dobra, jedźmy i zobaczmy, jak to zostało zrobione. O, tutaj jakaś przystań zrobiona. Pierwszy raz tędy tutaj jadę, bo jeszcze w zeszłym roku tu cały czas grzebali. Fajnie, można tutaj coś przycumować, aczkolwiek nie ma żadnych pochwytów. A, i slip jest zrobiony. No, elegancko. No jedziemy. Ja myślę, że jest godzina 14:30 i zanim dojedziemy do tego tajemniczego miejsca, chociaż zresztą pewnie większość poznaniacy, to pewnie wszyscy się domyślają, staniemy i coś sobie zjemy, czyli zjemy również to dziwne i bardzo ciekawe dla mnie danie. Dobrze, tutaj sobie nad Wartą zjemy ten tajemniczy posiłek, którego sam jestem ciekaw, jak już wspomniałem. Po mojej prawej Warta, za mną Poznań i mamy, no kurczę, tak jak już pokazywałem Wam, prawie 10 stopni. Wyciągamy to tajemnicze danie. Słuchajcie,
Mam nadzieję, że będzie smaczne, bo jest niezwykle proste w przyrządzeniu. Słuchajcie, takie coś kupiłem. Taką wielką, wydaje się, puchę. To jest kurczak w sosie węgierskim. Oczywiście znowu zaznaczę, że nic w tym filmie nie jest sponsorowane, ale sobie przypodobałem, polubiłem bardzo sklep internetowy Arpolu i kupiłem masanetto o 400 gram i kupiłem tą puchę w Arpolu. A co to jest? Słuchajcie, najpierw przeczytamy może pierwsze, to jest kurczak w sosie węgierskim, jak wspomniałem, i składniki. Woda, mięso z nogi kurczaka, gotowane 30%. Ryż paraboliczny, gotowany, pieczarki, koncentrat pomidorowy 5%, cebula 5%, marchew, olej roślinny rzepakowy, mąka pszenna, papryka czerwona 3%, pietruszka, cukier, sól, pieprz. Numer partii produkcyjnej, bla bla bla, wartość odżywcza w 100 gramach 80 kilokalorii, a to ma 400, więc co? Czysta, nie ma za dużo. 320 kalorii, 400 taka pucha, no ale dobra. Węglowodany, bla bla bla. Dystrybutorem jest Arpol. Nie wiadomo, kto to wyprodukował. I teraz słuchajcie, sposób przygotowania do spożycia. Mamy tak. Tu jest cała taka instrukcja opisana, więc nie potrzebuję żadnego garka, żadnego podgrzewacza, żadnego palnika, niczego. Dlatego mnie to bardzo zaciekawiło, zainteresowało, jak to będzie wyglądało. I słuchajcie, pierwsze zdjąć plastikowe wieczko. Dobra, ściągamy plastikowe wieczko. Mamy takie żółte wieczko. Jest plastikowe wieczko. Mamy szpikulec taki, on taki gwóźdź z takim czymś. Tak to wygląda w środku. Zobaczcie. Bo ja to pierwszy raz będę robił, więc też jestem mega ciekaw, jak będzie w ogóle smakowało, jak będzie wyglądało przyrządzenie i na ile to będzie ciepłe. Otworzyć puszkę wewnętrzną, pociągając za zawleczkę. Mamy zawleczkę, otwieramy, ale czy... Tak, chyba ją całkowicie trzeba otworzyć. Otwieramy. Chlapło. Dobra, mamy zdjętą. Zobaczcie, tak to wygląda w środku. Zapach. Zapach mięsa i takiej, faktycznie takiego, no czegoś z puszki. Nie, ale przyjemnie pachnie. Dobra, czytamy dalej, co mamy z tym zrobić. Dokładnie wymieszać danie, czyli musimy wyciągnąć łyżkę. Mam na szczęście łyżkę. Bo jakbym inaczej to zjadł, nie? Ale wam powiem, że w sklepach na rzet zielonych można kupić drewniane łyżki i widelce. Bo już raz byłem w takiej potrzebie i tak się mnie to wyratowało. Dobra, mamy łyżkę, więc zgodnie z tym, co oni chcą, wymieszamy to. O kurde, to nie będzie takie proste to wymieszać. A, i wiecie co? I to jest taka jakby puszka w puszce, bo to jest cała ta średnica tutaj wewnętrzna. W tej jest danie, a to jest taki, domyślam się, alat. A, widać papryczkę, widać naprawdę pełno mięsa. I widać ten ryż. Basmati to jest taki duży. No wygląda, powiem wam, ciekawie, ślinka mi cieknie, bo ja rano jadłem tylko biały serek, a mamy już godzinę 15 zaraz. Dokładnie wymieszać danie. Kolejny krok. Używając załączonego szpikulca przebić do pełnej głębokości po przekątnej 6 otworów widocznych w pierścieniu pomiędzy puszkami. Tak, bo to jest pomiędzy puszkami, tak jak mówiłem. Tu mamy zewnętrzną puszkę, a tam mamy wewnętrzną. Czyli mamy te 6 otworów tutaj przebić pod kątem. O kurde, czyli... Aha, tak, coś tam czuję, że nie tak, nie tak, tylko po prostu tak. Coś tam czuję, że coś tam przekuwa. Jakieś pewnie coś tam chemicznego, co spowoduje reakcję do końca. Poprzekuwałem tym szpikulcem, zobaczcie, porobiłem te otwory i czuję, że to się robi ciepłe, bo przez chwilę się nic nie działo, a teraz czuję, że się robi to naprawdę ciepłe, czyli zachodzi tam jakaś reakcja, o, zaczyna parować. Czyli to będzie coś w pokroju tego bezpłomieniowego podgrzewacza chemicznego i pewnie tam przekułem teraz jakiś wodę albo coś i z powietrzem ta woda się dostała. Pewnie na takiej zasadzie to jest. Tutaj mamy korek i który nam, no bo czuję nawet gorąc, jakby nie było tego korka, to bym mógł sobie poparzyć łapki. I czytamy dalej. Po chwili w
powstałych otworach może pojawić się para wodna. No to się pojawia, no czyli musiała tam być woda. I teraz co dalej podają? Przykryć plastikowym wieczkiem, mieszać od czasu do czasu, odczekać 8-12 minut. No dobra, to wyciągamy, zamieszamy teraz na początku sobie i za chwilę po tych wracamy. Mamy 14:48, czyli powiedzmy o punkt trzeciej do Was wracam i Wam mówię, czy się zrobiło gorące, czy nie i jak smakuje. No dobra, doszła 15:00, ja jeszcze do tego sobie zabrałem pieczywko, czyli suchary specjalne SU1 piastowskie. Oj! I zobaczmy, co tutaj się zadziało. Kilka razy mieszałem, ale czuję, że to w międzyczasie przez te 12 minut zaczęło stygnąć. Nie, że się rozgrzewa i rozkręca, tylko zaczęło stygnąć. Zrobiło się rzadsze, no bo ta doszła temperatura i sprawdźmy teraz, na ile oceniam temperaturę, na ile to się podgrzało. Słuchajcie, jest ciepłe, ale do tego, żeby było gorące, to jeszcze naprawdę sporo brakuje. Potem spróbujemy to jeszcze rozwalić. I teraz co do mięsa, to jest naprawdę, spójrzcie, jest sporo. Jest tych włókien mięsa, jest tego kurczaka, tu widać, że nie jest to oszukane. Jest smaczne. Widać tu pieczarki, aczkolwiek ja bym sobie tutaj dodał na pewno pieprzu. Pieprzu warto by było dodać. Jest to mięso, nie ma tu jakichś tłustych ochłapów czy rzęchów, przynajmniej jeszcze nie trafiłem. Jest trochę papryki, nie wiem, czy to widać. Nie, no naprawdę. Będzie Pani zadowolona. Naprawdę jest dobre. Przegryziemy słuchawkę. Słuchajcie, a dlaczego takie danie? No bo ja się domyślam, że nie każdy ma kuchenkę, czy ma ochotę. Ja mam tutaj palniczek i mógłbym sobie to jeszcze podgrzać, ale to jest na tyle ciepłe, że nie mam takiej potrzeby. No dlaczego takie danie? No nie każdy ma kuchenkę i może sobie to podgrzać, więc wystarczy taką zabrać, taką puszkę, zjeść i po prostu potem wrzucić to do śmietnika. Nie potrzebujecie żadnych podgrzewaczy, żadnych palników, niczego. Mi się wydaje super idea, super pomysł. Tylko żeby to lepiej działało troszeczkę, bo przy tej temperaturze, co mamy dzisiaj, nie jest wcale przecież zimno. Żeby to troszeczkę bardziej podgrzało. Nie no, dobre. Nie jest bardzo dobre, ale jest dobre. Jestem zadowolony. Patrzcie, jaka akcja. Pani wchodzi do wody i ratuje swojego psa. Nic nie zrobię. Nic nie zrobię, ale biegnie tam człowiek. O Jezu, jak ludzie kochają swoje zwierzęta, że nawet narażają swoje życie. Nie było to za mądre, to co ta pani zrobiła. No ale szczęśliwie się to na szczęście skończyło. Ja bym nic nie zrobił, zanim ja bym przebiegł przez ten most, doszedł. No.
O Jezu, jaka historia. Pani nic się nie stało, psuta się nic nie stało. Mam nadzieję, że to było widać na filmie. Sami ocencie, czy pani mądrze zrobiła, czy nie. Moim zdaniem nie do końca mądrze, ale domyślam się, że ludzie kochają tak swoje stwory. Sam mam dwa psy, więc sam nie wiem, jakbym się zachował. Dobra, wracając do tematu, aczkolwiek trudno, myśląc, co tu mogło się wydarzyć na moich oczach i bym nic nie mógł zrobić. Dobra, wracając do tematu. Kurczak w sosie węgierskim. Jezus. Kurczak w sosie węgierskim. W dwóch puszkach z podgrzewaczem. Tak to wygląda. Zjadłem 400 gram. Najadłem się. Dobiłem to dwoma sucharami. Naprawdę uczciwe danie. Mnóstwo mięsa. Mało ryżu. Fajny smak, delikatny smak mięsa. No wszystko tak, jak powinno być. Nie spodziewałbym się nigdy niczego więcej z żadnej puszki. A mamy teraz taką znaną polską firmę, nie będę mówił, która sprzedaje dania restauracyjne w puszkach, więc powiem wam, że to niczemu się nie umywało od tego, co oni robią, a próbowałem kilka tych puszek. Więc szapopa tutaj dla Arpolu. No, Arpol co prawda jest dystrybutorem, ale to przynajmniej dla tej firmy, która to wyprodukowała. Naprawdę fajny patent, fajny pomysł. Nie pamiętam, ile to kosztowało, ale oczywiście w opisie znajdziecie link do tego dania bezpośrednio i będziecie sobie mogli sami sprawdzić i jak wam się ten pomysł podoba, to sobie kupić. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o takim pomyśle na danie. I dla mnie to jest o wiele przyjemniejsze zjeść sobie tutaj nad Wartą, nawet w mieście, w ten sposób, niż wjeżdżać do jakiejś restauracji, siadać, czekać, jeść. Wolę tak na rowerze, naprawdę wolę tak. Teraz zobaczcie, co mi z tego wszystkiego pozostało. Została mi ta zetyczka, została mi po sucharach worek, został mi ten szpikulec. Mogę to sobie wszystko z powrotem elegancko zamknąć i bez zrobienia sobie bałaganu w plecaku, co też jest naprawdę istotne, co zrobić z tymi śmieciami. Mogę to zabrać z powrotem do domu i wysegregować w śmieciach. Także pakujemy i jedziemy w to obiecane tajemnicze miejsce, do zobaczyska. Obiad zjedzony, dzionek zaliczony, jedziemy dalej. Ale to nie wszystko, no dzisiaj się wzniosłem normalnie na moje wyżyny kulinarne. Jednak to nie wszystko, jeszcze dzisiaj będzie coś. Będzie podwieczorek i kawa. Upichcimy kawę. Mam nadzieję, że jej nie przypalę. No i dotarłem. Jesteśmy pod najstarszym w Polsce zespołem pałacowo-sakralnym, ufundowanym w połowie X wieku przez Mieszka I i jego żonę Dobrawę. Tak to wygląda. Zobaczcie. Tutaj mamy jeszcze taką miniaturkę fajną. Można sobie też o tym tutaj przeczytać. Ale najważniejsze dla mnie miejsce, które wam chciałem pokazać, to jest oczywiście Katedra Poznańska. Tak. I teraz wszyscy sobie pomyślą, co takiego szczególnego Katedra Poznańska? No, a jest szczególna, dlatego że nie na Wawelu, ale właśnie tutaj leżą pierwsi polscy królowie. Na Wawelu też są królowie, ale nie pierwsi. Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Odnowiciel, Mieszko II i Przemysł I. Ich szczątki są tutaj właśnie w Katedrze Poznańskiej. A teraz podejdziemy jeszcze kawałek dalej i jest jeszcze jedna specjalna rzecz tutaj w Poznaniu, którą też warto, no i nie zobaczycie, ale dobra, zaraz wam opowiem. Tuż nieopodal Katedry Poznańskiej, w zasadzie ile? 100 metrów, jest Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu i w skarbcu tego muzeum, nie na wystawie, tylko w skarbcu, jest miecz świętego Piotra. Tak, tego świętego Piotra. Dokładnie ten miecz, w zasadzie on wygląda jak maczeta, ale został tu sprowadzony w 986 roku. I no, szok, nie? I to jest najstarszy sakralny przedmiot w naszym kraju. Ja jestem zszokowany. Słuchajcie, wstyd się przyznać, jestem pod Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, w którym nigdy nie byłem. Tam mamy katedrę,
Tu mamy to muzeum. I tu mamy taki fajny ogródek, dziedziniec. Są ławki. I słuchajcie, tutaj jest taka makieta Grodu Poznańskiego. Zobaczcie, zrobiona ze stali nierdzewnej. Już mi się podoba. Widzicie? Tak wygląda ta makieta. W tym muzeum archeologicznym, z tego co kojarzę i co widziałem na jakichś filmikach, jest odrestaurowana, cały wał jest odrestaurowany. Tutaj umacniający właśnie Gród Poznański, oddzielający go od Warty. No i tutaj są pokazane jeszcze inne artefakty, które są w tym muzeum. Szklane kostki mozaikowe ze złotem, jakieś okładziny kościelne, paciorki, jakiś nóż żelazny, monety, gamma z karmelonu. Z tego co dobrze zrozumiałem, to ta rzeźba ma przedstawiać przekrój jakby wału. I tutaj te elementy, ona jest cała stalowa plus takie drewniane elementy i one podobno pochodzą, te elementy drewniane, te co tu widzicie, z tysiącletnich dębów, z których zostały wykonane pierwsze wały Grodu Poznańskiego, czyli kolebki naszej państwowości. No dobra, lecimy dalej. To nie wszystko na Ostrowie Pomskim. I tutaj mamy wyjście albo wejście, w zasadzie chyba tutaj wyjście. Bramy Poznania, czyli jas katedralny, część fortyfikacji poznańskich z czasów pruskich. I wstyd powiedzieć, tutaj też nie byłem. Jesteśmy teraz na moście Jordana nad Cybiną i tam za mną widzicie właśnie przejście przez bramę Poznania. Czyli to jest taki, no nie byłem tam, nie wiem, nie powiem wam co tam jest, ale możecie w każdym razie przejść na Ostrów Tumski i to jest ten jas katedralny. A za mną jest widoczna, albo i nie, no jest widoczna katedra. Bardzo popularne miejsce w Poznaniu na zrobienie sobie fajnych fotek. Często tutaj pary małżeńskie sobie robią foty. Świetnie to jest oświetlone i tutaj pięknie widać katedrę. Także polecam też w nocy odwiedzić to miejsce i zrobić sobie sweet focie właśnie z Poznania. Przedostałem się z Ostrowa Tumskiego już do właśnie dzielnicy Środka i za chwilę dojedziemy na Jezioro Maltańskie. Środka się zrobiła taką, no nie była za dobra część miasta, ale się zrobiła taką kulinarną mekką. Tutaj jest mnóstwo większych i mniejszych restauracyjek i na pewno wyróżnia się tutaj restauracja, która się nazywa Chyćka. I muszę wam powiedzieć, że ja tutaj piłem tylko kawę, bo nigdy nie było okazji, żeby coś tutaj zjeść, a jest bardzo polecana ta miejscówka. Ale restauracja jest niewielka, także warto w tygodniu sobie znaleźć miejsce. I tak dotarliśmy nad jezioro Malta, sztuczne jezioro, i pod poznańską Maltankę, czyli kolejkę wąskotorową, która z tego miejsca wzdłuż Malty prowadzi do poznańskiego zoo, największego zoo w Europie. Dodam obszarowo, ale największego. I tu mamy tamę. I tu właśnie przez to jezioro przepływa rzeka Cybina, która właśnie ma swoje ujście oczywiście w rzece Warcie i która też właśnie tworzy między rzeką Wartą a Cybiną, jest właśnie Ostrów Tumski.
I dotarliśmy praktycznie na metę. Z tyłu za mną jest meta. Tutaj w oddali widzicie Termy Maltańskie. Tutaj widzicie Park Hotel. Jeden z takich chyba lepszych hoteli w Poznaniu, który został wybudowany po upadku ustroju komunistycznego. Natomiast tutaj mamy stok narciarski Malta Ski i tam wiele fajnych atrakcji dla dzieciaków, między innymi tor saneczkowy, także też polecam. Mamy wszystko blisko, Ostrów Tumski i Malta, spacer to jest tam max 6 km, także jak ktoś się nie boi, można też podjechać oczywiście tą kolejką wąskotorową, także zapraszam serdecznie do Poznania. A ja tymczasem sobie zrobię jeszcze szybciutką kawkę i znikam do domu. A na deser zjemy sobie coś takiego. To jest baton białkowy, 30% protein. Także minęła ile? A już się zrobiło w pół do piątej, słuchajcie. A po piątej będzie robiło nam się ciemno. Więc chyba już. A mam do domu jakieś no dobre 16 km. Tak, w 100 gramach 253 kalorie, a to ma 45 gram, czyli jakieś 126 kalorii, czyli niedużo, ale ma białko. Zobaczmy, jak on wygląda. Jest tak hermetycznie zapakowany, skompresowany. Wygląda to w ten sposób. Powiem szczerze, że niezbyt zachęcająco. Kruszy się i posmakujmy tego. Strasznie suche. Lekko zalepiające. A co my tu mamy? Skład. Miks orzechowy 66%. Orzechy ziemne, orzechy laskowe, izolat białka serwatkowego, cukier trzcinowy, syrop glukozowy, dekstroza, tłuszcz kokosowy, tłuszcz rzepakowy, czekolada 8%, więc właśnie coś czułem, że tu jest czekolada. Ale powiem wam, że te orzechy to jakby same orzechy ziemne to były, jakbym wyczuwał. Co tu jeszcze jest? Masło kakaowe, aromat waniliowy, kakao otłuszczone, mleko w proszku. Ważne do sierpnia 2024, czyli jeszcze półtora roku, ale ani to nie ma specjalnie dużo kalorii. O, można to przechowywać w temperaturze. O, to jest na pewno zaleta tego. W temperaturze od minus 40 do plus 50. No bo faktycznie tu nie ma się co za bardzo rozpuścić, jak jest 8% czekolady. Ale to nie jest nic. Jakie na przetrwanie faktycznie. Nie będzie to przekąska, którą będę chętnie brał. A mam ich chyba jeszcze 3. O, pewnie się gotuje woda. Zakręcimy. Sypujemy kawkę. I mieszamy wylizaną łyżką po obiedzie. Wow, tu się robi magia. Zobaczcie to. Ale będzie pyszna kawka. Damy cukru. Będzie energia. I co? Obiad nad rzeczką. Pod wieczorek nad jeziorem. Można? Trzeba tylko chcieć, odstawić pilota i ruszyć dupę. Polecam. Ubiegając wasze pytanie odnośnie bike fittingu. Czy ja teraz czuję jakieś zmiany po tym, co zrobił pan Jakub z moim rowerem? No odpowiadam szczerze, że nie czuję żadnych zmian i nie mogę tego ocenić, ponieważ dopiero dokańczam pierwszy przejazd ten treningowy, żeby się moje dupsko i ciało przyzwyczaiło do nowej pozycji. Po drugie, zadajcie mi to pytanie, albo ja wam odpowiem na to pytanie dopiero jak przejadę pierwsze 200. Nie będę wiedział, czy mnie biorą lędźwie, jak mi się siedzi, czy coś mnie nie obciera. I wtedy będzie, jeżeli nic takiego się nie wydarzy, oznacza, że pan Kuba spisał się w 100% na medal. Jeżeli będzie inaczej, to na pewno się zgłoszę do pana Jakuba i poproszę go o jakieś tam korekty i zmiany, które pozwolą na to, abym faktycznie tą właściwą
idealną pozycję dla mnie osiągnął. No i tyle. A słuchajcie, korzystając jeszcze z okazji, dajcie mi znać, jak wam się podoba forma takiego filmu jak dzisiaj, czyli rowerowo, historyczno, kulinarny. Czy jest to dla was ciekawe? Jest to jakieś urozmaicenie? Czy całkowicie nie? Czy mam się skupić tylko na rowerze? Może tylko mam się skupić na żarciu? A może nie wiem, jeszcze na czymś innym? Dajcie proszę znać w komentarzach. Jest to dla mnie cenna informacja. Będę wiedział, w którym kierunku iść, na czym się skupić, tak żeby wam się to przyjemnie oglądało. Dla mnie to też jest fun, zabawa i no i tyle. Także pamiętajcie też o tym, żeby, jeżeli wam się oczywiście to podoba, dać lajka i subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Także ja już nie będę dalej przynudzał. Lecę sobie do domku. Do zobaczenia. Hej.